Rzeczpospolita Polska 1773, tuż po pierwszych rozbiorach Polski. Tak, wiem, że miałem serię tuż przed pierwszym rozbiorem Polski, no ale ostatnio chyba ją skasowałem przez przypadek, więc mogę to nagrać jeszcze raz. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Pamiętajcie, że i wy możecie podbić świat, no, albo przynajmniej pościelić łóżko. Zajmiemy się w dzisiejszym odcinku odbudową naszej Rzeczpospolitej. Spróbujemy wbić się na pozycję przynajmniej czwartego, jak nie pierwszego Great Powera i daję sobie na to czas 100 lat, czyli do 1873. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć kontynuację naszej Rzeczpospolitej w drugim odcinku, pamiętajcie, żeby na koniec zostawić lajka i jeżeli będzie ich 1500, no to nagram kontynuację. Może kolejnych 100 lat albo 50. Gram na następujących ustawieniach. Poziom hard, modyfikacja extended timeline, czyli w skrócie modyfikacja, która nadaje sens dalszemu graniu po 1821 roku. Sytuacja naszego kraju w tym okresie czasu po pierwszych rozbiorach jest tragiczna. Co prawda nie najgorsza, mamy jakieś ziemie do odzyskania i nie jest aż tak zła jak w 1815 zakładce, gdzie pozostał nam tylko Kraków pod władaniem i to jeszcze będący pod Unią Personalną z Saksonią. Nie, i tej zakładki nie rozegram. Ale przeleciał nam pierwszy miesiąc, więc wróćmy do naszej sytuacji, która tutaj zaszła. Zdążyłem jedynie wziąć już sojusz z Austrią, bo mogłem. Nasz total income mieści się na poziomie 31 dukatów, co powoduje, że zarabiamy no dość malutko. Nasza armia Force Limit ma 49, posiadamy zrekrutowanego wojska 38. Jakby patrzeć, no to nasi główni adwersarze, czyli Rosja, posiada 268 tysięcy wojska, Prusy 52 tysiące oraz nasz sojusznik 117 tysięcy. Ale ten sojusz, wiecie, jest tylko tymczasowy. Na moje nieszczęście rządzi nami król Stanisław II Poniatowski, 241, następcą jest Jan Kazimierz Poniatowski i niestety to jest monarchia erekcyjna wciąż, cały czas ją mamy, czemu jej się nie pozbyliśmy? No tak, ale zawsze możemy się szczycić tym, że wprowadziliśmy pierwszą konstytucję w Europie. Wydaje mi się, że na Extended Timeline mamy mimo wszystko lepsze idee niż na standardowej Europce. Będę kasował za chwilę wczesne religijne. Pamiętajcie, że na Extended Timeline te są naprawdę słabe, a da mi to możliwość już teraz rozwijania jakiejś kolejnej dobrej idei, na którą się zaraz zastanowię. A będzie to ni mniej, ni więcej, a idea ilościowa, dlatego że no, nie ukrywajmy, jest ona bardzo mocna w połączeniu z ideą handlową. W skrócie pokażę moje dokonane wybory. W sumie dajcie znać, czy wy też sobie zagracie od tej dalszej zakładki i jak wam poszło. Ale, wraz z Enum przygotowaliśmy dla was malutki konkursik do wygrania 3 gift cardy o wartości 5 euro. Żeby dołączyć do konkursu wystarczy na przykład odwiedzić moją stronę, napisać pozytywną recenzję albo negatywną, dołączyć do naszego Discorda. Jeżeli wykonacie wszystkie te 7 dróg, będziecie mieli 7 razy większe szanse na wygranie w tym konkursie. Do końca pozostały 23 dni, trwa chyba do 19 maja, jeżeli dobrze wszystko pamiętam. Link jak zwykle macie w opisie tego filmu. Na naszych rywali biorę Prusy, Danię oraz Szwecję. Spróbuję też za chwilę wejść w jakieś lepsze relacje tutaj z Francją, co naprawdę jeszcze nie jest to Francja Bonapartego i chyba już nią nie będzie. Na Extended Timeline raczej się nie staje nią, no ale zawsze to coś. Naszych dyplomatów jednego wysyłam, żeby poprawiał tutaj relacje z naszymi sojusznikami, pozostałych do jakichś tych krajów, które się... przestraszonych, to może by się Polski bał w takim stanie. I tak, na ten moment na przykład Rosja ma 73 poziom technologii, Austria 73, Prusy 73. No a my jakby nie patrzeć mamy 70, co oznacza, że nas, jeżeli by doszło do walki, to by nas po prostu zmiażdżono. Oczywiście ustawiamy fokus totalnie na punktach militarnych oraz bierzemy tutaj doradców w zasadzie z każdej dziedziny, bo w każdej dziedzinie musimy prowadzić nam zmianę. Na szczęście widzę, że tutaj mamy nieprzeprowadzone misje z polskiego renesansu. Na przykład tutaj trójkowy doradca Mosse Israelis, czy jakkolwiek, za 75% kosztów normalnych. Jedną z pierwszych moich decyzji jest przeniesienie naszego handlu do Gdańska. Wiem, w Krakowie mam niby większe udziały, ale zobaczcie, jaki to jest biedny trade-note w danym okresie czasu, ile z niego tak naprawdę tutaj nam ucieka, a tutaj znacznie więcej zostaje, mimo wszystko. Rosja w tym okresie czasu toczy jakąś ciężką wojnę z Osmanem,
którą na razie wygrywa, chociaż przed chwilą przegrywali, Prusy wypowiedziały wojnę Niderlandom i Saksonii. Jedna decyzja i dodatkowe 4 dukaty z handlu w momencie po przeniesieniu tutaj z Krakowa do Gdańska, naszego centrum. Sojusz z Francją zawarty i zabezpieczony. No, pamiętajcie, że na arenie międzynarodowej no nie jesteśmy sami. Najpierw warto jest zadbać o jakichś silnych sojuszników, więc mamy Austrię i Francję na ten moment. I teraz w zasadzie mogę przejść do mojego planu 10-15-letniego rozbudowy gospodarki naszego kraju, którą możemy zrobić tylko w jeden bardzo szybki sposób. I to jest w zasadzie jedyna możliwość taka, że musimy się zadłużyć i pan zrobić planowanego bankruta. Zaczniemy od zbudowania uniwersytetów w Krakowie, Lublinie oraz, z tego co widzę, chyba tylko w tych dwóch prowincjach. Rozwijamy ostatnią defensywną, 260 punktów po tych wszystkich perkach, które sobie wybrałem. I tutaj weźmy jeszcze sobie trade steering i dodatkowego merchanta z dyplomatycznych za koszt jednego punktu dyplomatycznego. W Gdańsku zbudujmy trade depot, co nam masakrycznie zwiększy siłę handlu tutaj w tej prowincji. Po zbudowaniu uniwersytetów potem w kolejności weźmy, zbudujmy budynki z bonusami do produkcji, no w tych wszystkich, gdzie się to opłaca. Na koniec zbudujmy w kilku prowincjach manufaktury, żeby jeszcze bardziej tutaj podnieść naszą ekonomię. Następnie tak naprawdę to wszystkie punkty dyplomatyczne, administracyjne, niemilitarne będę ładował w dwie prowincje, w Kraków oraz Lublin. Bo za jakiś czas na 78 poziomie technologii będziemy mieli tutaj węgiel, a węgiel jest cholernie drogi. No, kolejne nieudane powstanie polskie na Prusach. Akceptujemy po kolei wszystkie kultury, w tym ukraińską kulturę, jak wy mnie za to znienawidzicie. No i teraz po zbudowaniu manufaktur i tego wszystkiego, nawet zaczynamy cokolwiek zarabiać. Nie zmienia to faktu, że nie zamierzam tego spłacać, tych 40 dukatów zaległych na miesiąc. Za jakiś czas po prostu sobie zbankrutujemy, a dokładnie za 5 lat od tego momentu. Tuż przed bankrutem też wprowadźmy sobie imperializm w naszym kraju, co dodatkowo zmniejszy koszty korowania o 20%. I jednocześnie stracimy te wszystkie głupie kary za to, że nie mamy jakiejś instytucji w naszym kraju. Ja to za grosze odnowię za chwilę. Ale nadszedł ten smutny czas, żeby powiedzieć naszym wierzycielom, no mam was w pupie i fajnie się wydawało wasze pieniądze, ale ich jednak wam nie oddam. Jak widzicie, wszystkie budynki, które zbudowaliśmy, nam zostały. Nie zmienia to faktu, że teraz na czysto zarabiamy 50 dukatów na miesiąc. Fajna zmiana, nie? W 10 lat. Co już powoduje, że stajemy się jednym z najbogatszych krajów na świecie. W zasadzie teraz, kiedy mamy te 5 lat kolejnego czekania na te wszystkie ulepszenia i kolejne rzeczy, no to będziemy dalej budowali ekonomię oczywiście, taką stricte. Oczywiście jest dewastacja, to i są bunty tutaj, jakichś Rusinów, czy tam Belorusinów, jakkolwiek. O, tego czegoś. No i dokończyliśmy idee ilościowe. Dzięki temu mamy Good Produce Modifier plus 20% w całym kraju, co za chwilę powinno nam jeszcze zwiększyć dodatkowo nasze przychody. O, dodatkowe 12 dukatów? Wow! I w zasadzie teraz jeszcze dobuduję manufaktury, myślę, że do tego poziomu. I następnie skupimy się na naszych doradcach. Myślę, że kolejne idee to wezmę ekonomiczne, żeby móc jeszcze bardziej dewować nasze prowincje, plus jeszcze z ofensywnymi dostaniemy Artillery Combat Ability plus 10%. Co? Rewolucyjna Republika Niderlandzka? Co? Możemy przeprowadzić misję polskiego renesansu, a do tej co ja potrzebuję? Austria teraz toczy wojnę o zniszczenie rewolucji i niestety, patrz, jest to wojna też, której, a jest Austria i Francja. Ty, a będzie ciekawie. Mamy misję Expand Kazimierz, Local Production Efficiency zwiększone i dostaliśmy dzięki temu bardzo dobrego doradcę tutaj. Mose i coś tam, nieważne, bierzemy go. No więc tak, Sejm popiera moje jednak działania, więc technologia minus 10%, Idea Cost minus 10%. Wyjebiście! Co to za następca, Czartoryski? Ale jaja, industrialna rewolucja zaczęła się w Polsce. W Lublinie? Co za jaja? To mi zwiększyło w tej prowincji chyba do końca gry Good Produce Modifier plus 25%. A tu będziemy mieli węgiel już niedługo. O mój Boże. Wprowadziliśmy industrializację dosłownie w całym kraju, co jeszcze dodatkowo zwiększyło nam Good Produce Modifier. 60% mamy na ten moment. To jest bardzo dużo.
kolejne idee, no to weźmy również quality ideas, bardzo nam się przydadzą. A my jeszcze nie mamy prosperity w naszych prowincjach załączonego. My god, a już zarabiam na czysto. A już zarabiam 100 dukatów w total income'u. Event struggle for royal power mi się odpalił. Czyli możemy albo stać się republiką, albo możemy powiedzieć, że jednak zostajemy monarchią. Ha! Niszczymy magnaterię i raczej z tym nie powinno nam pójść jakoś ciężko. Znowu chcą z nami zerwać. Co już co z tą Austrią nie tak? Czekajcie, czekajcie, czy to jest ta rewolucja? Powiem szczerze, że ich chyba tłumić nie będę. Tutaj Commonwealth Revolution się odpaliło. Ale z tego co widzę, staniemy się królestwem, jeżeli oni wygrają już wtedy i będziemy mieli władcę 5-5-6. Chyba mi to pasuje. Staliśmy się królestwem. Co prawda straciłem... republiką? What? 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 Napisało Kingdom! Dobra, republika też nie jest jakaś zła, ale noż kurde. O, to jest ważne, tier 13, tutaj możemy wybrać spośród różnych rodzajów wybierania naszego do władcy. Ja wiem, że jak najważniejsze jest jak najszybsze boostowanie tego naszego władcy, więc trudno, kosztem absolutyzmu zmniejszamy sobie czas wybierania kolejnego władcy. I teraz mamy również Pacific the Same. Usunęliśmy Same z naszych tutaj... rzeczy, jednocześnie pozostaliśmy republiką, niestety. Ech, szkoda. Nie wiem, czy przypadkiem czegoś tu nie zbugowałem, bo zobaczcie, że nagle dostałem bardzo dużo tych punktów reform naszego kraju, co jest... wow. Chyba coś zbugowałem. Dyktatura, limited party system. No myślę, że dyktatura zawsze na propsie. Weszliśmy w erę industrialną i co tutaj jest ciekawego? Nie no, artillery, compatibility 15 więcej morali, tańsza piechota o 20%, produkcja o 15%, koszty developmentu 15, construction cost 15, oh my god, co ja muszę zrobić, żeby to mieć? No i wreszcie, prawie po 50 latach dogoniliśmy świat z technologii. Nadszedł wreszcie czas na pierwszą wojnę, ale nie z Prusami, z Danią, tylko osobno wezwiemy Prusy oraz tutaj wsparcie od Austrii uzyskamy. Oznacza to też, że mamy wojnę z Rosją, niestety, ale myślę, że damy sobie z tym radę. Nasze pierwsze starcie z wojskami pruskimi i zakończyło się ono stack wipe'em ichże wojsk. A my nie mamy tyle lepszego generała. Wiedziałem, że zapomniałem o umocnieniu Warszawy. Cholera. Jak my miażdżymy Rosjan, masakra. Co za stack wipe'y, nie, oni nie mają z nami żadnych szans. To w ogóle możliwe, że był to stack wipe? Myślę, że war reparation od Rosji na ten moment mnie zadowoli. No bez Rosji to już ta wojna przebiega naprawdę łatwo. Zajmujemy kolejne prowincje tutaj od Prusów bez większego problemu. Okej, Prusy były prawdziwym celem tej wojny, więc na początek oczywiście chcemy, żeby zerwali swój sojusz z Rosją. Dodatkowo war reparation i wypuszczenie Raciborza, gdzie wypuścimy Śląsk, żeby móc odbić te terytoria tutaj. W dalszej przyszłości da nam to 100 agresywnej ekspansji dookoła, ale będzie to chyba do wytrzymania. Patrzcie, koalicja żadna nie nastąpi chyba. Za to Dania w 100% mnie zadowoli. Pieniądze plus war reparation na ten moment. No i nasze granice są już ładniejsze. No i po podbiciu Prus mamy prawie 200 dukatów przychodu. No tak, to było chyba opłacalne rozwiązanie. Tym bardziej, że nasz handel w Bałtyku też całkiem nieźle urósł. Z samych War Reparation mam 43 golda. Ej, to ile ta Rosja zarabia? Czas nadszedł na bezpośrednią wojnę z Rosją. Co prawda wciąż mają dużą, większą przewagę armii nad nami. Prawie trzykrotną. Ale w tym momencie większość ich armii znajduje się w Chingu. A my mamy naprawdę krótką drogę do Sankt Petersburga. Chyba teraz pamiętałem, by zbudować tutaj fort. Jak i wszędzie indziej. No i taki pizdil zawieramy. Pieniążki, 8000 dukatów, war reparation. Całe inflanty będą nasze. W przyszłości może i tutaj drogę do Szwecji sobie zabierzemy. Zalążek do Krymu. Łącznik z Osmanem wzięty. Imperialiści, ponad 40% z was nie subskrybuje mojego kanału, mimo że oglądacie na bieżąco moje materiały. Dążcie do imperialistów i zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie lajka. Jak widzicie, praktycznie nie było żadnych bitew tutaj podczas tej wojny. W zasadzie mam problemy z moim powerem, więc Rosjanie chyba nam zasponsorują wybudowanie wszędzie, gdzie się da tylko baraków. No, tu już nie. Ja bym stwierdził, że świat nienawidzi Fulo. Nie wiem czemu.
czas na kolejną wojnę prusko-duńską. W tym momencie chyba od Dań też coś weźmiemy. No ale naszym celem będą głównym Prusy. Przydałoby się rozwiązać Holy Roman Empire. Ej, czy mamy celownik, czy co? Wreszcie jakaś ciekawsza bitwa, w której moje wojska zetrą się z wojskami pruskimi. Mamy więcej morali, mniej dyscypliny i Prusy uciekły. Od Prus bierzemy Śląsk. Co prawda są to cholernie bogate prowincje, zobaczcie, 29 developmentów każdej, ale nie da nam to aż tak dużo agresywnej ekspansji. Od Danii bierzemy Bornholm oraz Gulland, plus pieniążki jak zwykle. Wreszcie mamy węgiel w Krakowie i w Lublinie. O, narodziny nacjonalizmu. Tylko ciekawe, gdzie się narodził i jak szybko mi się wprowadzi. Aha, żeby nacjonalizm się nabijał, ja muszę mieć wojnę. Jak dobrze, że kończy mi się tuż z Rosją za chwilę. No to lecimy z Rosją jeszcze raz. Szkoda, że jeden z moich głównych sojuszników tutaj nie dołączy. Ale przynajmniej teraz może dojdzie do jakichś większych bitw, bo zobaczcie, Rosja ma tutaj armię swoje. Tylko ja mam 133 dyscypliny, 12 morali, a oni 116 dyscypliny. Mam małą zagwozdkę. Dlaczego po integracji Śląska Legnica i Racibórz wróciły do Prus? Co tu się odwaliło? Boże, jak Rosja rusza tymi swoimi wojskami, ta gra staje się chyba niegrywalna. Rosjanie nie mają sobie najmniejszych szans. Co jest zmienia faktu, że chyba wygrają poprzez spalenie mi komputera. Ech, niestety tutaj wpierniczył mi się Osman z Chingiem łącznie. Więc będę kończył tą wojnę, biorę tyle terytorium. Dobra, myślę, że to czas rozwiązać nasz sojusz z Austrią. I tak w zasadzie do niczego mi nie była potrzebna, oprócz zniszczenia Prus. Zapomniałem spojrzeć, ale z samego Krakowa my zarabiamy 15 golda inkomu, w całym estate 20, w Lublinie w całym estate 25, a z samego Lublina 21. No dobra, staliśmy się dyktaturą. Tak, najwyższy czas się do tego przyzwyczajać. Co troszeczkę zwiększyło nasze force limit. Płaciłem też długi Francji, jak widzicie, więc myślę, że to czas najwyższy wypowiedzieć wojnę Austrii o odzyskanie naszych narodowych ziem. No to będzie chyba największa wojna z tych, które prowadziłem. No, mają leciutką przewagę, no ciekawe, czy damy radę. Idealnie mogę wziąć Grand Artillery, żeby nasza artyleria była jeszcze mocniejsza. Tak się wbiłem tutaj w wojska austriackie, no. Mamy leciutką przewagę we wszystkim. Mój Boże, 1047 tysięcy zabitych. Jakaś większa bitwa była i to dużo większa. I w zasadzie ile? 3 do 1 zabitych? Którą by tutaj wybrać? Komunizm, demokracja czy faszyzm? Nieśmy wolność światu tym razem. Francja to znakomity sojusznik, naprawdę, polecam. Fuck! No, Francja aż tak genialnych wojsk jak ja to nie ma. Bo właściwie może ja wygrywam, dlatego że Austria niszczy Francję. No i finałowa bitwa tutaj nadchodzi, gdzie spotkają się moje wojska z wojskami austriacko i koalicją. No i zobaczymy, kto tutaj wygra i... Nie no, zmiażdżyłem ich znowu i dochodzą jeszcze... doszły posiłki, zobaczcie. Jakby zdążyli wcześniej, to zabiłbym więcej. Dobra, już chyba im więcej nie zabiorę. 6000 dukatów. No i tak ładnie nasza granica urośnie. Agresywną się już nie przejmuję. Co za straty. Ja sam straciłem 253 tysiące wojska, a mój przeciwnik 1,5 miliona. Yeah, stajemy się imperium. Na finiszu odcinka zaatakujmy jeszcze raz Rosję, bo czemuż by nie? Tym bardziej, że nie tylko ja ją szarpę. Tutaj wypuściłem Węgry, no, będziemy potem szerzyli naszą bratnią pomoc. Muszę cały czas palić mojego manpowera z profesjonalizmu. To będzie chyba jedyna bitwa tej wojny. No, niestety nie zakończyła się stack wipe'em. No, tym razem to wezmę naprawdę spory kawałek tej Rosji. Jak dobrze, to się wszystko tak szybko koruje, powiem wam szczerze. No i zdążyłem jeszcze podbić Szwecję na koniec odcinka. Co dało nam? Cholera, myślałem, że wejdziemy na czwartą pozycję, no ale cóż. Jeżeli zostawicie wystarczającą liczbę lajków, chyba wiem, kto będzie moim celem w kolejnym odcinku. Na koniec posiadamy 468 golda inkomu, trzecią co do wielkości armię świata,
a świat przedstawia się następująco. Europa, Afryka, która jest pod portugalskim panowaniem, w Azji, w Indiach, no to British India mamy, oraz powstali Mughalsi. Qing dominuje w centralną Azję, bez dwóch zdań, oraz widzę, że tutaj usilnie walczy o Malakę i Indonezję. Jeżeli idzie o Ameryki, no to tutaj niestety państwa kolonialne, tylko i wyłącznie zero uwolnień. Może nam się uda coś tutaj uwolnić.